sesja zdjęciowa do kalendarza Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Ty już wiesz, w jakiej scenerii będą zdjęcia? Tak, będziemy z panem Zdzisławem grać w ping-ponga. Taki wybraliśmy sport, taką wybraliśmy aktywność. Czyli i ty, i pan Zdzisław, rozumiem, w ping-ponga lubicie grać. Pan Zdzisław, z tego co już się dowiedziałem, woli bilard, ale jest to też zręcznościowe, są kule, jest pośrednictwo między kulą a człowiekiem, więc jest sporo punktów stycznych. Jak ważne jest pomaganie osobom starszym? Myślę, że jest najważniejsze i tak naprawdę aż nawet nie wiem, od czego zacząć. To jest dla mnie bardzo ważny temat. Nagrałem taką piosenkę, ale psa byś przytulił. I rdzeń tej piosenki polegał na tym, że jesteśmy w stanie okazać strasznie dużo zainteresowania zwierzętom. Jeszcze na samym szczycie naszych zainteresowań i naszego altruizmu, mówię o świecie zachodnim. Są również dzieci, panuje taki dzieciocentryzm od dobrych paru lat. Natomiast osoby starsze, bez których nas wszystkich tutaj po prostu by nie było, którym niejednokrotnie zawdzięczamy i wolność, albo jakość tej wolności, nie są, że tak powiem, tam, gdzie być powinny, jeżeli chodzi o atencję społeczeństwa, o w ogóle skupienie narodu. Także ja bardzo dbam o to, również w swojej muzyce i cieszę się, że nawiązałem łączność z takim stowarzyszeniem, które ma podobne priorytety. Czego takim osobom starszym najbardziej w życiu może brakować? Z tego co wiem, to obecności. Ja mam też ciocię, która, co prawda moi dziadkowie już wszyscy dawno są na aucie, ale mam jeszcze ciocię, która ma 95 lat i mieszka sobie w domu kombatanta na Bemowie i tam zdarza mi się wpaść, jest wspaniała. Ostatnio miałem z nią featuring na swojej płycie, raper Sampler, gdzie ciocia Lila, z tego miejsca pozdrawiam ciocię, mówi o prostej różnicy między chamem a osobą szanowaną. Także dużo w tym temacie mógłbym jeszcze opowiadać.